Ryzyko w biznesie. Temat popularny, ale kompletnie przez małych i średnich przedsiębiorców nierozumiany. I dlatego zaprosiłem dzisiaj do studia specjalnego gościa, który na ryzyku zjadł zęby. Zapraszam do oglądania wywiadu z Błażejem Kochańskim. Dzień dobry, drodzy Państwo. Zaprosiłem dzisiaj do naszego mini studia online'owego doktora Błażeja Kochańskiego, bo nie wiem, czy wiecie, ale Błażej jest też doktorem adiunktem w Katedrze Statystyki i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. I to tyle, jeśli chodzi o teorię, no bo w praktyce Błażej na co dzień jest ekspertem do spraw ryzyka, wspierający banki w tymże obszarze. Błażej ma też w moim życiu jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Nie wiem, Błażej, czy ty o tym wiesz, ale jesteś, dzięki tobie wiem, jak wygląda morze, bo przy tych twoich dojazdach do pracy, bo rowerem jeździsz po tej nadmorskiej promenadzie, co jakiś czas wysyłasz mi zdjęcia, jak to wygląda i to bardzo dobrze mi robi dzień. Także dziękuję. Dobra, nie drodzy Państwo. Cieszę się, że nie ma sprawy i że co jakiś czas takie fotki dostanę. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj temat ryzyka, które w biznesie jest dość częstym zjawiskiem. Czy my tego chcemy, czy też nie, ryzyko zawsze nam towarzyszy. Zaprosiłem dzisiaj Błażeja, żeby nam troszkę to ryzyko pomógł usystematyzować i zwrócić uwagę na rzeczy w tym ryzyku w prowadzeniu firmy, no takie najważniejsze jego elementa. No właśnie. Ryzyko mamy i w życiu prywatnym, i w życiu biznesowym, a w życiu biznesowym najczęściej mierzymy je za pomocą pieniądza. No muszę powiedzieć, że od ryzyka w życiu prywatnym to ekspertem na pewno nie jestem, ale na szczęście ryzyko w firmie jest rzeczywiście prostsze pod tym względem, że ma wymiar finansowy, że po prostu mierzymy je w ten sposób, że ile pieniędzy możemy stracić, tak? Bo ryzyko to jest możliwość poniesienia straty finansowej. Także wszystko w firmie sprowadza się do pieniędzy. To prawda. Natomiast na to też wpływa nam parę różnych dziwnych elementów, nie? No bo próbujemy robić jakieś budżety na przykład. Planujemy sobie, że przyszły roku sprzedamy ileś tam, wprowadzimy nowe produkty, nowe usługi. No i zakładamy, że nam się to uda, no nie? I teraz w jakiś sposób musimy odnieść się tutaj do ryzyka. Natomiast gdy patrzę sobie, jak funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa, gdy rzeczywiście robimy te różne przewidywania do przodu, budżetujemy, właśnie wymyślamy, jak to będzie pięknie, to mało kiedy temat ryzyka w ogóle się pojawia, a uwzględnianie ich w biznesplanie jest, no nie ma go w zasadzie. Jak ty widzisz to w takich codziennych... No ja jestem w bankowości, no i w bankowości temat ryzyka zdecydowanie pojawia się często. Natomiast pojawia się też dlatego, że banki na wiele sposobów mierzą, zbierają dane. Tak? Jeżeli jestem w małej firmie, to nie jestem być może w stanie sobie wyobrazić niektóre złe zdarzenia, które mi się pojawią, ale nie jestem w stanie zebrać dużej ilości danych historycznych, na podstawie których mogę wnioskować, co jest bardziej ryzykowne, co mniej, no chyba, że będę patrzył na innych. Tak? No właśnie, także, w jaki sposób patrzysz na innych? Czy w jaki sposób możemy to, wiesz, no w jakiś sposób skwantyfikować to ryzyko? Nie? Czyli możemy powiedzieć sobie, dobra, Kowalski próbował wprowadzić to, co ja wprowadzam i jemu nie wyszło, to znaczy, że to jest ryzykowne, czy w jakiś inny sposób na to popatrzeć? No, jeżeli mówimy o kwantyfikowaniu, to finansiści mogą podpowiedzieć nawet małym przedsiębiorstwom różne miary, które wskazują, czy firma ponosi duże ryzyko, czy małe. No, takie słowa klucze to na przykład jest dywersyfikacja. Tak? Czy wkładamy wszystkie jajka do jednego koszyka, w stylu wszystko sprzedajemy jednemu klientowi, bierzemy od jednego dostawcy. To jest poniekąd rozwiązanie prostsze, tak? Jest prostsze, ale no finansista powie, że z doświadczenia wiemy, że bardziej ryzykowne, tak? Że tak, dywersyfikacja umożliwia ograniczanie ryzyka. Więc ale z kolei rozprasza naszą uwagę, nie? No być może, tak. Tu trzeba wycenić, tak? Trzeba wycenić jedno i drugie, tak? No pytanie, czy drobne rozproszenie uwagi na kilku klientów nie jest przypadkiem warte tego, żeby ograniczyć ryzyko. Okej, no i tu znowu wchodzimy do jeszcze czegoś innego, bo rozproszenie uwagi jest rozproszenie uwagi nierówne, nie? No bo możemy rozproszyć uwagę, jak mówisz, na kilku klientów, ale niekoniecznie musimy rozpraszać się, robiąc dla nich kompletnie coś innego.
Nie? Tutaj możemy oczywiście mieć jakiś core działalności, który poniekąd wykonujemy w taki sam sposób, sprzedając różnym podmiotom. Dokładnie, dokładnie. Więc to jest jeden obszar, dywersyfikacja. Druga kwestia to są dźwignie. Mhm. Pojawia się, nie wiem, ja na studiach miałem i wtedy nie rozumiałem do końca, o co chodzi, że jest coś takiego jak dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa. Także pokrótce można powiedzieć, dźwignia finansowa to jest, jak bardzo się zadłużasz. Mhm. Więc im bardziej się zadłużasz, tym bardziej ryzykujesz cudze pieniądze. I jeżeli będzie super, no to de facto więcej zarobisz, bo oprocentowanie, powiedzmy, długu jest zwykle na stałą stopę, więc cała reszta jest dla ciebie. Natomiast jak będzie źle, no to szybciej wpadasz w kłopoty. Tak? Także im większa jest dźwignia, tym większe szanse, ale też tym większe ryzyko. I to jest dźwignia finansowa. Dźwignia operacyjna to z kolei, tutaj z kolei nie chodzi o dług, tylko o koszty. Tak? Im więcej jest kosztów stałych, tym większa dźwignia operacyjna. Tak? Bo znowu, jeżeli dużo jest kosztów stałych, będziesz miał ogromną sprzedaż, to masz duże zyski. Ale znowu też, jeżeli masz mniejszą sprzedaż, nie zakładałeś, to szybciej wpadasz w kłopoty, łamiesz tam kolejne progi rentowności. Więc im wyższa dźwignia, tym wyższe ryzyko. Tak? No i to trzeba jakoś wymierzyć. Tak? Jeżeli czegoś jesteś bardzo pewny, pewnie możesz iść na dużych dźwigniach. Ale dobra, no to teraz zastanówmy się nad, wróćmy troszkę do tego, co mówiłeś wcześniej, nie? Czyli ta dywersyfikacja, czy można też w jakiś sposób połączyć to z dźwignią? To znaczy próbujemy wprowadzić jakiś nowy sposób działania na rynek, nie? Czyli możemy go, tak jak mówiłeś wcześniej, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać online, mówiłeś o tym, żeby testować to na jakichś małych partiach, czy produktu, czy klientów, czy w ogóle no, nie wrzucać wszystkiego od razu do jednego koszyka. Tak? Natomiast no właśnie, jak to się ma, żebyśmy testowali rozwiązanie na małej grupie i jak się ma do tego dźwignia? Czy to wiesz, na małej grupie od razu używać dźwigni, czy na przykład jakoś inaczej można takie eksperymenty zaprojektować, żeby to rezygnować? Tak pokrótce, to taki algorytm, który się w głowie rysuje, no to testujesz na małej dźwigni, jak widzisz, że chwyta, no to wtedy możesz jakby się bardziej rozbujać, tak? Czyli zwiększyć dźwignię. Tak? Aha, to też jest moment, w którym jeśli nie pójdzie, wycofasz się delikatnie z dużą stratą, tak? Tak, więc tu mówimy o takim testowaniu w znaczeniu jakiejś projekty pilotażowe, jakaś próba nowego produktu, tak? Jeśli poruszamy się, gdzie tam jest, no mi bliżej z kolei, czyli w tym obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, to też nie jest tak, że mamy nie wiadomo jakie budżety na testowanie, prawda? I to trzeba jednak rozsądnie nimi gospodarować. Tak, no ale jeżeli w końcu znajdziesz ten swój produkt, się rozbujasz i będziesz jakby nagle miał dużą sprzedaż, tak? Czyli stajesz się mniej małym, bardziej średnim przedsiębiorcą, no to wtedy tym bardziej te testowanie jest potrzebne. Tak? Testowanie jest potrzebne po to, żeby wiedzieć, w którym kierunku dalej iść. Czyli jeżeli chcesz na przykład wprowadzić jakieś usprawnienia, czy upgrade produktu, cokolwiek, tak? To znowu możesz testować i wtedy już zbierasz dane, tak? Już stajesz się firmą, której ja jako statystyk mogę pomóc, no bo nagle masz dużo klientów, dużo danych, tak? I w takim razie, nie wiem, jednej grupie klientów oferujesz coś w ten sposób, tak? Wyświetlasz ekran w taki sposób, tak? Sprzedajesz taki produkt, drugiej grupie taki produkt. Jasne. No i porównujesz, co działa lepiej. I tu już w miarę niskim kosztem ograniczasz ryzyko przez to, że cały czas się uczysz i cały czas mierzysz, co działa, co nie, co jest bardziej dochodowe, co nie. Czyli podsumowując naszą ścieżkę do tej pory, rozumiem, że najpierw patrzymy, co było u Kowalskiego, żeby można było w ogóle to na grubych liczbach powiedzieć, że to małe albo duże ryzyko, jeśli my to zrobimy u siebie. Jak wpadniemy na pomysł, że coś robimy, to z kolei testujemy to na małej dźwigni, żeby zobaczyć, czy działa, czy nie działa. Jak nam zadziała, dopalamy mocniej i wchodzimy na większą skalę i wtedy już możemy z kolei opracowywać nowe rodzaje postępowania bazując na statystykach. I wtedy to ryzyko również zmniejszamy. Okej. Okay. No to robimy. To robimy. To działajmy. To co? To działajmy. Użyłeś bardzo fajnego określenia, że waluta, którą płacisz za zysk, to właśnie jest
ryzyko i kluczem jest to, aby nie płacić zbyt wiele. Nie? Opowiadałeś też, że pokazujesz to studentom na takim ćwiczeniu praktycznym, które przyspiesza czas. Nazwijmy to wielokrotnie, bo to, co u przedsiębiorcy rozciągnięte jest na lata, w ramach doświadczeń ze studentami trwa parę minut. Czy mógłbyś nam przybliżyć, w jaki sposób to ty robisz właśnie tak no, poza biznesowo, żeby człowiekowi po prostu uświadomić, na czym polega ryzyko? Tak, no robię to na przykładzie, który przypomina troszeczkę grę giełdową, ale maksymalnie uproszczoną, czyli każdy student w komputerze ma krzywą monetę, którą rzuca. I jeżeli wypadnie orzeł, to wygrywa, jeżeli reszka, to traci. A co rozumiesz przez krzywą monetę? Bo ja nie mam krzywa, takiej w portfelu. Tak, no znaczy nawet nie wiesz, bo nie sprawdzałeś. Krzywa moneta to jest taka, która ma inne prawdopodobieństwa orła i reszki niż 50-50. Aha, tak? Okej. Musiałbyś dużo rzucać, żeby sprawdzić, która moneta jest krzywa, jak bardzo krzywa. Ja studentom podaję akurat, czyli to jest kolejne uproszczenie, że oni wiedzą od początku, jakie są prawdopodobieństwa, na przykład 60 do 40. Tak? No i zasada jest taka, że mogą część swojego majątku, który dostają na początek, ryzykować, tak, obstawiać i jeżeli wygrają, no to ten się odpowiednio powiększa zgodnie z zasadami, jeżeli nie, to się pomniejsza. Możemy kiedyś zagrać, natomiast o co chodzi w tej grze? Tak? W tej grze chodzi o to, żeby pokazać kilka rzeczy, kilka ze statystyki rzeczy też, które tam omawiamy później ze studentami, ale jeśli chodzi o ryzyko, to trzeba pokazać coś takiego, że jeżeli oczywiście ktoś w ogóle nie ryzykuje, no to nie wygrywa, tak? To jego majątek się nie powiększa, ale jeżeli ryzykuje za dużo, to przegrywa. Tak? Czyli zasada jest taka, nie ryzykujesz, na pewno nie wygrasz, ale za dużo ryzykujesz, na pewno przegrasz. To wchodzisz po prostu w obszar bankructwa. Tak? I teraz... Co widać, to co na studentach i co też widać w życiu, że duża część ludzi ryzykuje za dużo, tak? I nawet nie wie o tym. Także to, ile możemy ryzykować, no to trzeba dobrze wymierzyć. Bo tak jak powiedziałeś. No... Mówisz, wiesz co, taką opowieść Krzysztofa Hołowczyca, którą przysłyszałem sprzed lat. On mówi, słuchaj, no w zasadzie praca kierowcy rajdowego jest dość prosta, no bo wszyscy kierowcy jeżdżą dobrze, no nie? Tylko jeśli my wiemy, że w dany zakręt można wejść 100 na godzinę przy określonych warunkach, nie wiem, pogodowych, technicznych i tak dalej, to przy 101 się wypada, to moją rolą jest wejść w ten zakręt 100. Przegra ten, który wejdzie 98, ale także ten, który wejdzie 101. Nie? Teraz kwestia tego marginesu bezpieczeństwa. Jeśli twój margines bezpieczeństwa w tej sytuacji jest 20 km na godzinę, to nie jesteś po prostu kierowcą rajdowym, tylko zwykłym kierowcą. A odpowiednio mały margines może sprawić, że skończysz na drzewie albo nie wygrasz tego wyścigu. Jak rozumiem, podobną sytuację mamy z ryzykiem. Nie? Bo znalezienie tego 100 na godzinę na zakręcie, myślę, że nie jest proste. Tak, no na szczęście to może nie jest tak, że jak pojedziesz 99 na godzinę w finansach, to już przegrasz. Nie? To tak nie jest. To, natomiast kwestia raczej jest tego, że w większości w finansach, a jeśli wchodzimy w świat inwestycji giełdowych, to już na pewno, to duża część graczy nieprofesjonalnych ryzykuje za dużo. Tak? Więc nie jedzie 100 na godzinę, tylko 300. co jest w takim tempie. Tak. Chodzi o to. Nie? To są takiego rzędu jakby różnice. Czyli to nawet nie są takie... A druga rzecz, że jeżeli sobie w życiu czy na giełdzie to do końca nie wiesz, czy to 100 jest właściwe, czy 150, czy 110, więc... Jeszcze finansiści tacy profesjonalni od funduszy hedgingowych, inwestycyjnych mówią, że jeżeli sobie obliczysz, że ci wychodzi 100, to jedź około 50-60, tak? Bo po prostu trochę, na pewno jakby troszeczkę przeszacowałeś obliczenie. Tak? Okay. Takie są zasady. Więc nie wiem, jak to jest w biznesie, ale no mówię, życie pokazuje, że mamy raczej taką naturę, że przeszarżowujemy zdecydowanie. Więc nie wiem, jak to jest w biznesie w znaczeniu
takim, że nie znam takich badań. Tak? Natomiast jeśli chodzi o badania inwestorów giełdowych, takich wchodzących na rynek, nieprofesjonalnych, no to z definicji oni podejmują ryzyka, które skazują ich na porażkę. No i najlepiej by było ominąć ten element, czyli wejść w ten zakręt 50, jeśli wymyślimy, że stówka jest bezpieczna. I wydaje mi się, że tym oto optymistycznym z kolei akcentem możemy temat zakończyć, bo tak się dzisiaj umówiliśmy z Błażejem, że to są tematy, które z Wami poruszymy, licząc na to, że Was zainteresują i skłonią do refleksji i szacowania ryzyka w firmach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Ci, Błażej, że zgodziłeś się z nami pogadać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Na razie, pa. Na razie, dzięki.